Audioteka przedstawia Jędrzej Pasierski, Wodnik. Reżyseria Piotr Jaworski. Muzyka Marcin Gałażyn. Narrator Krzysztof Zawadzki. W rolach głównych Andrzej Chyra, Agnieszka Żulewska, Tomasz Szymszajner, Urszula Grabowska, Kajetan Wolniewicz. Siedziałem tego dnia w kawiarni na placu Grunwaldzkim. Korzystałem z ostatnich promieni lata. To czas, kiedy wielkie miasto, jakim jest Wrocław, staje się całkiem znośne. Lato dojrzałe, piękne, na moment przed brutalnym upadkiem, właściwym dla naszej strefy geograficznej. Woń spalin i nagrzanego asfaltu. Nie przeszkadzało mi to. Dalej pamiętałem atmosferę nadciągającego września ze wszystkim, co ona oznaczała. Ostatnie dni sierpnia miał więc dla mnie dodatkową wartość, prawie sentymentalną. Korzystałem z przywilejów przynależących z grubsza do świata dorosłych. Kawa, papieros, gazeta. Drukowana na papierze, zostawiającym czarne ślady na palcach. Żadna tam cyfrówka. Polityka mnie mierziła, ale wciąż trafiali się dobrzy dziennikarze kulturalni. Czytałem o premierach, na które się nie wybiorę. O książkach, które mógłbym kupić, ale pewnie zapomnę ich tytuły, jeżeli kiedykolwiek dotrę do księgarni. Obietnica. Może to było najprzyjemniejsze. To nie były luksusy, na które mogłem sobie zazwyczaj pozwolić. Może właśnie dlatego, aby przywołać mnie do porządku, zadzwonił telefon. Halo? Czy to pan Turski? Tak, to ja. Nie przedstawiłem się przy odbieraniu połączenia. Byłoby to może profesjonalne, dla mnie ciut korporacyjne. Nazywam się Beata Gajus. Dzwonię w sprawie terapii. W słuchawce słyszałem jej nerwowy oddech. To znaczy interwencji. Dałem jej jeszcze chwilę. Tak, słucham. Dobrze się dodzwoniłam, prawda? Tak, to ja. Jestem panem nianią. Czułem, że się uśmiechnęła. Przestudiowałam pańską stronę. Bardzo mi miło. Wszystko, co tam jest napisane... jest aktualne. Czytałam również pana książkę. Cieszę się, to znaczy, że 2,50 zł wpadły mi do kieszeni. Zaśmiała się teraz już wyraźnie. Wsłuchiwałem się. Małe, dziwne hobby. Czy można przejrzeć charaktery ludzi po ich śmiechu? Oczywiście to czarna magia. Gdybym miał taki dar, z pewnością uniknąłbym wielu kłopotów. Nie jest pan bardzo oficjalny. Skoro państwo zapraszają mnie do swoich domów, chyba nie powinienem. Proszę mi opowiedzieć, z czym pani do mnie dzwoni. Miałem wrażenie, że zaczerpnęła tchu. Chłopiec ma na imię Michał. Ma 7 lat, jest żywym, bystrym dzieckiem. Nie wiem, co więcej... Jakieś konkretne problemy zdrowotne? Leki? Nie, fizycznie można powiedzieć zdrowy jak ryc. Choć może powinien pan coś wiedzieć. Znowu się zawahała. Trwało to trochę za długo. Przepraszam, czy pani pozwoli? Tak. Nie muszę znać szczegółów sprawy teraz. I chętnie porozmawiam z Michałem. Czy zapoznała się pani z moimi metodami pracy? Kontrakt możemy delikatnie modyfikować, ale trzon i to, co jest w nim uwzględnione, obowiązuje obie strony. Jasne. Zgodzimy się na wszystko. Mam jednak problem z czasem. Przypuszczam, że pani dzwoni w związku ze szkołą. Owszem. Bardzo zależy nam na tej interwencji. Dobrze, tylko wyjmę notes. Pamięć ludzka to zawodna sprawa. Zajęło mi to paręnaście sekund. Notes był skórzany, odrapany. Miałem go trzeci rok. Stanowił kopalnię informacji. Mam wolny czas, ale dopiero w październiku. I to z weekendem po środku. Taki trochę ślepy termin. Jesteśmy chętni. Zatem 11 października. Zajmę państwu 7 dni. Będziemy czekać. Czy pana wynagrodzenie jest takie jak na stronie? Dane są aktualne.
Upewnię się jednak, czy pani doczytała, bo mogę się zatrzymać w domu, ale także w hotelu, w zależności od preferencji i warunków. Hotel z pewnością nie będzie konieczny. Zakończyłem rozmowę. Brzmiała standardowo. Była standardowa. A ja byłem psychologiem z 20-letnim stażem, ze specjalizacją psychologii dziecięcej. Tym razem miało się okazać, że instynkt zawiódł mnie na całej linii. Nie miałem pojęcia, jak złą decyzję podejmuję, siedząc w tych ostatnich promieniach lata na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Ponad miesiąc później spakowałem Samsonite'a, podlałem kwiaty w naszym mieszkaniu na piętrze przy ulicy Olszewskiego, napisałem kartkę dla żony, przeczytałem, co napisałem. Chwilę później zgniosłem ją i wyrzuciłem do kosza na papier. Szybkim krokiem zszedłem do Hondy i wstukałem w telefonie nazwę miejsca. Zwierzyniec. Nigdy tam nie byłem. W ogóle nigdy nie byłem na Roztoczu. Nuda autostrad, rozkosze starych, rockowych ballad. Stacja benzynowa, kanapka i papieros. 5 godzin później roztoczańska kraina powitała mnie delikatnie pofalowanymi polami, niczym masy ciasta oraz październikowym lasem we wszystkich kolorach. Dotarłem do zwierzyńca. Z perspektywy samochodu trudno było mi nazwać go miastem. Minąłem jakiś pasaż handlowy, ogromny park z wodą, który z pewnością miałem jeszcze obejrzeć, a potem szereg biało-szarych budynków. Moim celem był jeden z ostatnich domów w granicy miasta. Tak przynajmniej wskazywała mapa. Dalej zaczynał się już słynny las. Minęło mnie kilkoro rowerzystów. Ich sprzęt wyglądał na droższy od mojej Hondy. Przede mną pojawiło się srebrzysto-szare ogrodzenie, a następnie szutrowy wjazd. Kiedy ukazał mi się dom ukryty dotąd za szeregiem starych olch, pomyślałem, że to jest raczej domostwo albo nawet coś w rodzaju pałacu. Przynajmniej takim mianem określano by to w serwisach sprzedaży nieruchomości. Patrzyłem na rozległy drewniany budynek, przywodzący na myśl architekturę zakopiańską. Miał 2 skrzydła, potężny ganek, 2-płatowe drzwi wejściowe. Znajdujący się przed nim placyk był żwirowany, kamienisty. Z bliska dostrzegłem, że jedno skrzydło domu jest starsze. Ciemne drewno nie wyglądało zdrowo. Cała reszta pachniała pieniędzmi. Nieuchwytną tradycją i z pewnością było to jedno z ładniejszych miejsc, w jakich miałem okazję się zatrzymać w trakcie praktyki. Zaparkowałem Hondę. Porzewiałe podwozie i odrapany zderzak raczej nie oznajmiały, że mi się powodzi. I z pewnością prezentowały się gorzej niż strona internetowa, którą pomogła mi skonstruować pewna arcyzdolna studentka. Poprawiłem koszulę i wysiadłem. W powietrzu czuć było chłód, wilgoć drzew, ziemi, wody. Ze znajdującej się po prawej stronie domu szopy, a przynajmniej czegoś, co wyglądało na lepsze od drewutni, wyszedł mężczyzna w kurtce myśliwskiej. Oparł się o łopatę i patrzył na mnie. Bez słowa. Czarne jak smoła włosy, ciemny wąs, do tego zarost. Nie podchodził, tylko patrzył. Kiwnąłem mu głową. Nie zareagował. Zagapiłem się, nie bardzo wiedząc, co zrobić, gdy otworzyły się drzwi domu. Beata Gajus schodziła w moim kierunku. Prezentowała się adekwatnie do rozmowy telefonicznej. Zadbana kobieta z włosami przyciętymi na wysokości szyi, w stylu fryzjer 2 razy w miesiącu. Rdzawy sweter miała luźno zarzucony na bawełnianą spódnicę. W jakiś sposób wyglądała zarówno miło, jak i onieśmielająco. Dzień dobry. Szczepan Turski. Oczywiście. Czekaliśmy na pana. Pierwsze spojrzenie na człowieka. Większość osób w Polsce sądzi, że charakter widać na twarzy. To niczym stara ludowa mądrość. Co myśleli, patrząc na mnie? Wzrost nieco ponad 1,80 m. Budowa raczej sportowa, czyli bez brzuszka. Koszula prawie zawsze wymięta. Włosy w połowie czarne, w połowie siwe. Obcinam je na krótko. Kilkudniowy zarost, bo idealne ogolenie pachnie dla mnie perwersją.
a psycholog z brodą to klisza na kliszę. Jednym słowem, jestem przeciętny. Podobno błękitne oczy ratują sytuację. Podobno. Mam 45 lat i nie wyglądam na więcej niż 50, a przynajmniej żyję w takim przekonaniu. Nie ma pan bagażu? W samochodzie. Podeszła bliżej i podała mi rękę. Sucha dłoń, mocny uścisk. I ja uścisnąłem odpowiednio. Znowu pierwsze wrażenie. Wbrew stereotypom, kobiety również zwracają na to uwagę. Lepiej mocniej niż słabiej. Lepiej zmiażdżyć rękę niż podać rybę. Niech pan od razu weźmie bagaż. Wyjąłem z bagażnika moją walizeczkę, siedmiodniówkę. Wszystko sobie wyliczyłem. Za duża wywoływałaby uniesienie brwi, a jednak muszę jakoś wyglądać, wprowadzając się do czyjegoś domu na parę dni, do czyjegoś życia. Pociągnąłem za sobą zgrabnego Samsonite'a na kółkach i podążyłem za gospodynią w kierunku domu. Zerknąłem w prawo. Mężczyzna w kurtce myśliwskiej już zniknął. Wnętrze domu nieco rozczarowywało. Spodziewałbym się tu raczej schodów w stylu Przeminęło z wiatrem albo Wojny i pokoju. Tymczasem przechodziłem przez wielką sień, w której na stałe zagościł zapach psa. Wielki owczarek podhalański zawarczał na mnie z legiska. Pucek. Następnie weszliśmy do kuchni. Równie wiekowej jak wszystko, co widziałem do tej pory. Gospodynia jakby czytała mi w myślach. Potrzeba tu remontu. Namawiam męża, ale... Bardzo mi się podoba. Czego pan się napije? Kawy, herbaty? Może być czarna kawa. Obserwowałem, jak podchodzi do dużego srebrnego ekspresu. Oszczędne, wyważone ruchy. Wydawało mi się, że nie ma w nich nic zbędnego. Usiadłem przy stole z zarysowanym blatem i śladami dziecięcej kredki. Wryła się głęboko w blat. Wdychałem zapach drewna. Nie okłamałem gospodyni. Naprawdę pasował mi ten klimat. Starość. Od trutka na białe ściany, w których kiedyś przyszło mi pracować. Na smutne stare ławki w ciągnących się korytarzach. Szare drzwi z tabliczkami oraz papierowe wywieszki. Na zapach desperacji i smutku. Zrobiła mi kawę. Pociągnąłem łyk. Była dobra, aromatyczna. Nie podchodziła chemią jak kawa ze stacji benzynowej, którą piłem po drodze. Pewnie pan jest ciekawy, jak na pana trafiłam. Dosyć. Dosyć. Teraz wszędzie robią badania opinii. Jestem w niszy, przypuszczam, że oglądała pani mój webinar. Niezupełnie. Wydawało się, że chce coś powiedzieć, ale w ostatniej chwili zrezygnowała. Ale tak, rzeczywiście to sobie obejrzałam. Jak pan to wydedukował? Zadzwoniła do mnie pani dzień po. Przekonałem nim panią? Powiedzieć panu prawdę? Próbowałem ją wyczuć. I robiłem to ze względów profesjonalnych. Z początku wydawała mi się zimna, ale teraz, kiedy skoncentrowała na mnie swoją uwagę... Są takie kobiety. Uważasz je za zimne, drażniące, władcze. Nie podobają ci się, dopóki na ciebie nie spojrzą i się nie zainteresują. Wtedy zmienia się optyka. Staram się nie działać w kłamstwie. Na początku wydał mi się pan zbyt autorytarny i się pan powtarzał. Zrobiłam sobie przerwę na herbatę, wróciłam, a pan dalej swoje. Ale potem, im dłużej pana słuchałam, jakoś zaczął pan do mnie przemawiać. Zaciekawiać swoim uporem i konsekwencją. Więc zrobiłam to, co każdy teraz robi. Mianowicie? Sprawdziłam pana. No i co pani wykryła? Zaskakująco niewiele. Bo niewieloma rzeczami się obecnie zajmuję. Właściwie tylko interwencjami. Dlaczego? Wzruszyłem ramionami. Tysiąc przyczyn i żadnej. Tak czy siak nie miałem obowiązku się zwierzać. Przepraszam, może nie powinnam o to pytać. Chyba po prostu to wydaje mi się właściwe. Nie prowadzi pan praktyki? Nie. Napisałem książkę i jeżdżę. Gadam do komputera, jak pani sama słyszała. Choć z pewnością nie jest to moja specjalność. Prawdę powiedziawszy, obawiałem się, że mogę sobie tym zaszkodzić. Gdyby chciała pani znać prawdę, to boję się internetu. Czego konkretnie? Że się ośmieszę. Znowu się zaśmiała. Dopiłem kawę. Pewnie chce pan zobaczyć swój pokój. Bardziej niż sądziłem.
Dom od pokoleń należy do rodziny męża. Rozumiem. Oczywiście się sypie, a Jacek niezbyt radzi sobie z remontami. Jest bardzo zajęty. No i oczywiście koszty są ogromne. Rozumiem. Nie jestem pewna. Ale proszę za mną, a pewnie pan zrozumie. Zrobiłem, jak poprosiła. Długi korytarz na piętrze prowadził do wielu drzwi. Powiodła mnie do pokoju na samym skraju. Niskie łóżko, stolik, skos. Czy odpowiada panu? Bardziej niż jakikolwiek hotel. Cieszę się. Więc jak pana nazwiemy? To znaczy... Kiwnąłem głową na znak zrozumienia. Jedną z opcji jest wujek. Dzieci znają tę formę. No, ale to zależy od obyczaju domu. Zróbmy tak, żeby wyszło naturalnie. Może być również po imieniu, jeśli pani woli. Wolę imię. Michał i tak mówi do większości dorosłych po imieniu. No tak ma. To nic złego, zwłaszcza w tym wieku. Może i my przejdziemy na ty? Zatem Szczepan. Nic nie poradzę, że takie mam imię. Czasem dzieci się śmieją. Beata, studiowałam twoją stronę, ale proszę przypomnij mi, jakie są zasady. Przede wszystkim patrzę na to, co robicie. Odprowadzam go razem z wami do szkoły, bawię się z nim, uczestniczę w waszym życiu. Mąż rzadko bywa w domu. Rozumiem. Pracuje w Parku Narodowym. Jest bardzo zajęty. Ale znajdzie dla nas choć trochę czasu. To istotne. Postaram się. Pokiwałem głową. Przez chwilę nad czymś się zastanawiała. Ja cię sprawdzałam. A czy ty nas sprawdzałeś? Nie, im mniej wiem, tym łatwiej mi jest zacząć pracę. Nie byłeś ciekaw swoich? Klientów? Przyjechałem, żeby pomóc dziecku. A nie jego rodzicom, tak? Właściwie i to, i to. Zostawiłem jej przestrzeń. Miałem nadzieję, że sama to skomentuje. Zrobiła to, ale w zaskakujący sposób. Mąż nie tylko pracuje w parku. Jest jego dyrektorem. Znowu nie wiedziałem, co powiedzieć. Do tej pory nie wiem, czy to stanowisko to powód do dumy, czy dowód na posiadanie układów. Gratuluję. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić. Jest dość znany, jak cała nasza rodzina. Uprzedzam, skoro będziesz z Michałem. Dziękuję za wprowadzenie. Oczywiście każdy ci powie, że to ma wpływ. Rodzina, otoczenie chłopca. Ale ja tu będę przez parę dni. Chcę pomóc dziecku i wam. Nie oferuję psychoterapii. Mam nadzieję, że to jest jasne. Wiem. Dobrze. Jeśli potrzebujesz się odświeżyć, to łazienka jest na końcu korytarza. Niewielka, ale tylko do twojej dyspozycji. I nie zdziw się, w domu jest jeszcze parę osób. Z pewnością wszystkich poznam. Tak, myślę, że tak. Zrobię dziś kolację, to chyba będzie właściwe. Nie zaszkodzi. A czy przedstawić ci już Michała, czy zaczekamy do posiłku? Chętnie zobaczę go już teraz. Zdążyłem się zorientować, że zakwaterowano mnie w najstarszej części domu, w tym zbutwiałym skrzydle. Nie miałem nic przeciwko. Musieliśmy przejść przez hol i czułem się jak bohater powieści Dickensa, kiedy tak maszerowaliśmy, jakbym przeskoczył kilka klas społecznych. Nasze pokoje są w tej części. Jest wygodniej. Czy chciałbyś obejrzeć? Nie, nie trzeba. Nie przyjechałem z pisma o wystroju wnętrz. Pokiwała głową, ale uśmiechy już się skończyły. Może przestałem być zabawny. Czułem również jej napięcie. Nie przyspieszałem. Czekałem, zdając sobie sprawę, że dotarliśmy na miejsce. Pod zamknięte drzwi. Zamknięte białe drzwi w wielkim, starym domu. Beata, przyjechałem tu, żeby pomóc, prawda? Tak. Możesz już mnie poznać z Michałem. Weszła do pokoju. Podążyłem za nią. Było to pomieszczenie pełne zabawek. Ich stosy walały się, zaskakująco nieuporządkowane, chaotyczne. Przyglądałem się temu przez parę sekund. Sporo rzeczy wydawało mi się zniszczonych, poszarpanych, potraktowanych z zaskakującą siłą. Nie nadążamy ze sprzątaniem i wymienianiem na nowe. Po środku pokoju siedział chłopiec i układał starą, blaszaną kolejkę. Jedną z tych, które pamiętają jeszcze czasy naszych ojców. Był ubrany w czerwone spodenki dresowe i zielony sweter. Miał rudoblond loczki, które spadały mu na niebieskie oczy. Podniósł je na mnie.
To jest nasz Michał. Wieczorem wyczekiwałem już kolacji w zwierzyńcu. Widziałem wiele par butów. Przez okno dostrzegłem też jakieś samochody, choć gospodarza jeszcze mi nie przedstawiono. Kiedy się odświeżyłem i zszedłem, stół był już nakryty. Zapełniony plackami ziemniaczanymi. Daniem dzieciństwa. Stały tam też cacyki domowej roboty. Usiadłem. Przy stole siedziała jakaś parka. Nie okazali mi specjalnego zainteresowania, albo bardzo dobrze udawali. Siedzieli przed poobijanym laptopem, coś sobie wzajemnie pokazując. Mężczyzna z ciemnym, niemal granatowym zarostem obrzucił mnie spojrzeniem, ale wrócił do objaśniania czegoś swojej partnerce. Kobiecie w bojówkach i luźnym polarze zarzuconym na górę. Pokazywał jej coś na komputerze. Obydwoje bardzo zajęci. Jak gdyby przebywali tu w pracy. Sam występowałem chyba incognito, lecz w ogóle mi to nie przeszkadzało. W rogu stołu przysiadł z kolei milkliwy mężczyzna. Ten, który obserwował mnie, kiedy przyjechałem, a także kobieta wyglądająca na starszą od innych. Jej podobieństwa do gospodyni nie odnotowałem. Była ubrana cała na czarno. Ubrania w nieokreślony sposób wyrażały swoją cenę. Zająłem miejsce na rzeźbionym, polerowanym krześle, czekając, aż ktoś da sygnał. Czy bezwłosy mężczyzna był tutaj panem domu? Chyba nie. Nie tylko wspólnym laptopem, lecz także mową ciała wydawał się powiązany z kobietą w bojówkach. Jak Beata Gajus zamierzała mnie wprowadzić? Przedstawiła mi chłopca, a potem pozwoliła obserwować ich wspólną zabawę. Następnie poszła poczytać Michałowi na dobranoc. O tej porze dnia byłem gotowy przyjąć wszystko, bylebyśmy tylko zaczęli jeść, bo od kanapki z serem na stacji pod Kielcami minęły dobre 4 godziny. Czułem ogromny głód. Beata usiadła. Interesujące, że na ten sygnał rozmowy powoli ustały. Krótko ostrzyżony mężczyzna przesunął wzrok od komputera i tym razem poświęcił mi dłuższą chwilę. Miał intensywnie niebieskie oczy, które często przecierał, jakby był zmęczony, a może nerwowy. Chyba powinnam wam przedstawić Szczepana. Otrzymałem kiwnięcia głowami. To jest moja mama mojego męża. Wskazała na panią w czarnym stroju. A to mój brat, Andrzej. To był ten cichy, młody mężczyzna, który obserwował mnie na podwórzu. Bardzo mi miło. To moi przyjaciele, Filip i Kasia Matwiejewscy. Było bardzo kameralnie, mimo to zdawało mi się, że słyszę jakiś szmer. Szczepan jest psychologiem i przyjechał tutaj na tygodniową interwencję. Proszę, nie mówcie tego w obecności Michała, dobrze? Chyba jednak odnotowałem pewne zaskoczenie. Nie mogę powiedzieć, że takie chwile nie sprawiały mi drobnej przyjemności. Tak jakbym nagle zdjął maskę z Clarka Kenta, przeciętniaka w szarej koszuli i przeobraził się w Supermana. No, ale to zainteresowanie nigdy nie trwało długo. Co pan będzie robił? Będzie rozmawiał z Michałem. Odpowiedziała za mnie Beata. Nie poprawiłem jej, że nie na tym polega moja praca. Nie będę rozmawiał z Michałem. Będę rozmawiał z wami, tak brzmiałaby prawidłowa odpowiedź, a jeszcze bardziej prawidłowa, stworzę przestrzeń do komunikacji i pokażę narzędzia, które pomogą w przeżywaniu złości u chłopca. Będę obserwował, a poprzez rozmowę oraz sprawdzone techniki interweniował, kiedy pojawią się trudności. Nie przypuszczałem, aby chcieli tego wszystkiego słuchać, więc tylko pokiwałem głową. Dobrze. Czy w takim razie nie powinniśmy się lepiej poznać? Odezwał się z kolei Filip. Świdrował mnie wzrokiem, tak jak wcześniej komputer i notatki. Tak, przeszliśmy na ty, żeby było bardziej naturalnie. Szczepan. Sensownych skrótów brak. Oświadczyłem i, choć to nie było bardzo śmieszne, nad stołem rozszedł się szmer. Z moich obserwacji wynikało, że ludzie chętnie się śmieją, kiedy jest napięcie. Zawodowy komik powinien zawsze wyobrażać sobie, że występuje przed nową klasą 1 września. Świeże audytorium, które się nawzajem nie zna. Nowe, nieoczekiwane. Przewidywalną reakcją będzie śmiech. Na czym właściwie polega twoja praca? Czy jesteś takim wujkiem, który niby zagaduje, a tak naprawdę analizuje pacjenta na fotelu? Obawiam się, że zupełnie nie.
Zapadła krótka cisza. Pomyślałem, że tak łatwo się nie wyłgam. Jak wspomniała Beata, będę uczestniczył w ich życiu przez krótką chwilę. Co to konkretnie oznacza? Przejdę się z Michałem na plac zabaw, zjemy wspólnie posiłek, pobawimy się, porozmawiamy i zbudujemy kontakt. Równie ważna, jeśli nie najważniejsza, jest praca z rodzicami. Czyli? Obserwuję reakcję dziecka i relacje z rodzicami i potem doradzam pewne techniki. Dotyczące? Gniewu, złości, rzeczy, z którymi boryka się dziecko. Co potem? Wprowadzam rekomendacje, sprawdzamy, jak to zadziała. A działa? W przeważającej większości tak. Zaklinacz dzieci. Nie obrażam się na to określenie. No pewnie, brzmi lepiej niż streser. Powiedziałeś w przeważającej większości. Skąd przekonanie, że twoje metody sprawdzą się w tym przypadku? Wzruszyłem ramionami. Dzieci się złoszczą. Nie ma w tym nic dziwnego ani nic złego. To normalne, dlatego istnieją pewne techniki. Czy wszystkie dzieci się złoszczą? Zacząłem się już lekko męczyć. Z mojego doświadczenia wynika, że wszystkie, choć oczywiście w różnym stopniu. Tak jak różne są temperamenty. Jako naukowiec powinienem chyba zapytać o źródła. Powiedzmy, że ewolucyjne. Mały człowiek nie potrafi nazwać tego, co się z nim dzieje. Nie umie wyrazić złości w oczekiwany przez dorosłych sposób. Dopiero w czasie rozwoju uczy się samoregulacji i łatwiej jest mu się komunikować oraz wyrażać złość w konstruktywny sposób. Bada również granice. A jeśli dominuje? Jeśli usiłuje zdominować przestrzeń dookoła siebie, to jest to raczej efekt uboczny, a nie intencja. O, czy nie jest pan zbyt surowy? Zapytała starsza kobieta, która przedstawiła mi się jako Elżbieta Gajus. Może z racji przewagi wieku wyraźnie nie chciała przejść na ty. Uszanowałem to. A czy tak brzmię? A co jeśli jednak źródła złości są gdzie indziej? Wtrącił się Filip, przeszywając mnie spojrzeniem. To znaczy? Sugerujesz, że są samoistne. Nie. Usiłowałem odpowiedzieć, ale on tylko podniósł głos. Tymczasem z reguły istnieje konkretna przyczyna. Czyż nie? Za wszystkim stoi jakaś racja. Złość ma uzasadnienie. I nie każda jest czymś złym. To możliwe. No w rodzinie są urazy. W każdej są. Rozmowa zaczęła mnie już drażnić i wolałem, aby podano resztę kolacji. Zapadła krótka cisza i miałem nadzieję na koniec pytań, jak to zwykle bywało, nieuzasadnioną. Dobrze, czy zatem każde dziecko da się z tego wyleczyć? Wierzę, że tak. A jeśli złość jest odpowiedzialna na przykład za przestępstwa? Nie jestem kryminologiem, ale to znacznie bardziej złożone. Jeśli twoje metody działają, to moglibyśmy się całkowicie pozbyć złości ze społeczeństwa. Być może pozbyć się części przestępstw. Brzmi jak idylla, prawda? Bardziej utopia. To nie jest takie proste. Chciałbym, żeby było, ale... Dość. Beata Gajus stanowczo, mało uprzejmie, weszła mi w słowo, ale trochę też ratowała mi skórę. Przepytuję cię Szczepana jak gestapo. On przecież z uprzejmości niewiele mówi oraz dlatego, że niewiele może. Nie mieliście do czynienia z psychologami? Czułem się jak jakieś budzące zainteresowanie zwierzątko. Nie dzikie, a raczej z zoo. Dość egzotyczne, ale w gruncie rzeczy rozczarowujące i niedługo po zobaczeniu wywołujące nudę. To było nawet dość zabawne. W porządku, nie mam problemu z omawianiem mojej pracy, o ile rozmowy nie dotyczą konkretnych przypadków. Powiedzcie lepiej coś o sobie. Kasia i Filip badają strumienie. Kasia to jedna z moich najstarszych koleżanek. Prowadzą analizę... Masz na myśli najstarsza stażem. Tak, kochana. Przepraszam. I będą u nas mieszkać jeszcze przez jakiś czas. Całkiem niepotrzebnie skinąłem głową. Jeszcze przez jakiś czas? No, mogłabyś przynajmniej dać jakieś ramy, moja droga. Zerknąłem na obecnych. Filip Matwiejewski nie zareagował, ale Kasia się zmieszała. Spojrzała lekko bezradnie na Beatę. Może jednak robimy jakiś kłopot? Nie robicie. Mój dom jest waszym domem. Kasia zwróciła się do pani Gajus. Myślałam, że pani wie. Nie wiedziałam. Ale to oczywiście nie problem. No, po prostu lepiej bym się przygotowała, pokoje. Elu, wszystkiego dopilnowałam. Kasia i Filip zostaną w lewym skrzydle. Tam jest teraz najcieplej. Elżbieta Gajus trzymała fason, ale na pewno nie była zadowolona. No. Mierzyły się spojrzeniem.
Starcie totalitarne skrzyżowane z grecką tragedią. Walka, którą matka przegrywała w 90% przypadków. Bo gdyby świekra wygrała z synową, a takie przypadki też widywałem, to mogło oznaczać faktyczny koniec małżeństwa. Na oko wydawało się to jednak niemożliwe, żeby Beata Gajus przegrała walkę. Poczułem impuls, żeby nieco oczyścić atmosferę. Zwróciłem się do Matwiejewskich. Badania, tak? A czym konkretnie się zajmujecie? Czuję, że już obnażyłem swoje wnętrze, a sam nie wiem nic. Drzewa, grzyby, woda. Nic ciekawego. Jesteśmy biologami. Prowadzimy badania w parku, więc moglibyśmy zatrzymać się w hotelu. To absolutnie wykluczone. Kochana jesteś. Studiowaliśmy we trójkę. A teraz oni robią wspaniałą karierę, a ja zaś zajmuję się starym domem. Intuicyjnie i trochę wbrew sobie zerknąłem na panią Gajus. Nie wyglądała na zadowoloną. Prawdopodobnie to, co robisz, jest mniej frustrujące. My głównie grzebiemy w ziemi, w bagnach. Badamy porosty na olchach. To pewien fenomen. Mamy już 107 odmian. Zgadza się. Naukowe małżeństwo. Uśmiechnęła się jakby przepraszająco. Cały dzień razem i zasypiamy z notatkami pod poduszką. Czego chcieć więcej? Wyników. Uśmiechnąłem się uprzejmie, choć wydawało mi się, że mówi zupełnie serio. Zapadła krótka cisza i uświadomiłem sobie, że jedyną osobą, która do tej pory nie powiedziała słowa, jest mężczyzna, który mnie przywitał. Andrzej. Przyglądałem mu się. Czarne wąsy i nieco zapuszczone włosy nie zdołały zniwelować młodości. Był wyraźnie młodszy od Beaty oraz podobieństwa do siostry. Zaproponowałem wina Elżbiecie Gajusz, pokazując, że nie jestem tu niczyim sojusznikiem. Że jestem Szwajcarią i będę nią przez cały tydzień, a potem wyjadę jak cień, miraż, jakbym nigdy się nie wydarzył. Bo też i moja podmiotowość nie była tutaj ważna. Miałem być niewidzialną ręką, która pomoże. Nie zasługiwałem na więcej. Wina? O, bardzo proszę. Nalałem jej, a potem i pozostałem. Rozmowa inicjacyjna została zakończona. Konwersacje zeszły na niższy rejestr. Jedzenie było smaczne, ale myśli krążyły mi pod czaszką zdecydowanie zbyt szybko jak na tę porę dnia. Brytyjskie określenie elephant in the room. Znacie ten termin? Pasowałby do sytuacji jak ulał. Słoniem był tu oczywiście pan Gajus, dyrektor. Dlaczego o nim nie mówiono? Dlaczego w tym domu goście byli bardziej rozgadani niż gospodarze? Moim zadaniem nie była analiza otoczenia. Nie powiedziałem jednak całej prawdy swoim rozmówcom. W idealnym świecie każdy przypadek dziecka wyglądałby tak samo. Problem w tym, że czasem droga prowadziła przez rozpracowanie domu. I nie było innego wyjścia. Ula Radziwiłowicz wyszła na papierosa. Zapadał zmierzch. Czarne cienie jesieni. Ukochana pora roku. Roztocze pełzało kolorowymi liśćmi. Wreszcie spokój. Szkoda, że nie potrafiła osiągnąć spokoju duszy, zwłaszcza po ostatniej rozmowie z Danielem. Kurki, psiaczki, kotki to zwykle przywracało jej równowagę. Weekend był ciepły. Pewnie jeden z ostatnich takich. Jej zwierzaki również to wyczuwały, wylegiwały się jakby przed mrokiem listopada. Miało się oziębić dopiero w okolicach zaduszek. Wyobraziła sobie zwierzyniecki cmentarz. Wtedy naprawdę zapełniał się ludźmi. Niemal ironiczny spęd z okazji Święta Zmarłych przywodził jej na myśl rysunki Andrzeja Mleczki. Jej zmarli leżeli gdzie indziej, aż na ziemiach odzyskanych. Będzie więc traktowała krewnych Daniela jak swoich. Nawet jeśli jej mąż zachowywał się jak ostatni palant. Jeszcze raz wspomniała poranną rozmowę. Wkurzył ją. Nic go nie tłumaczyło. Dopaliła do końca i wróciła do domu. Zapach cynamonu, masła i pieczonych jabłek. Szarlotki, którą piekła Kama. Mała albo zaczynała się rozkręcać, albo to chwilowa fantazja. Tak czy siak korzystał na tym cały dom. Minus. To towarzysząca temu muzyka. Zbyt szybka i zbyt atakująca ucho. Czy tata przyjdzie? Może za chwilę. Kama wyglądała, jakby chciała coś jeszcze powiedzieć, ale spuściła wzrok.
Ula spoglądała na nią z pewną dumą. Z dwóch takich dziwadełek jak ona i Daniel powstała cudownie zorganizowana i zdyscyplinowana dwunastolatka. Może... A może sama go namówisz? Kama się wyprostowała. Czy znowu się pokłóciliście? Jej wciąż dziecięca twarz wyglądała teraz dojrzalej. Nie. Córka podążyła za nią wzrokiem, spojrzeniem Daniela. Ironia, wieczna ironia. Właśnie to spojrzenie sprowokowało ją do kłótni, a teraz te same oczy jego córki usiłowały te kłótnie zniwelować. Jej córka nastolatka, najpierw wyraźne zmiany fizyczne, teraz zaczynała im również matkować. No dobrze, dobrze już, kochanie. Pójdę się pogodzić z twoim ojcem. Miałaś tak nie mówić. Jak? Z twoim. To ty z nim wzięłaś ślub. Mała nie przestawała jej zaskakiwać. Jaki był limit takich przemyśleń w jej wieku, co będzie dalej? Przepraszam, skarbie. Powiedziała i podeszła do córki. Wiesz, kochanie, że nigdy, przenigdy tego nie żałowałam. Kama obróciła się jednak plecami i właściwie odepchnęła jej dłoń. To wyglądało na impuls i wydawało się, że obie są tym zaskoczone. Kamiś. Nie mam nastroju. Powiedziała córka i poczerwieniała. Nastroju? Dziecko, ile ty masz lat? Poza tym od miesięcy się do nas nie przytulasz. Chyba nie jestem ostatnio w formie, ale nie opowiadaj tacie. Dodała z bladym uśmiechem. Ula opuściła kuchnię i przeszła przez korytarz. Pokój Daniela był zupełnie inny niż reszta domu. Tak długo próbowała go ocieplić, ale jej się nie udało. Przypominał kryptę, gramofon z muzyką Wagnera, byli Bartoka i Bacha i jej mąż. Skupiony na pracy, której tak nie zamierzał prezentować światu. Taką podjął decyzję, poinformował ją o tym. Siedział na krześle. Podeszła i usiadła mu na wychudłych kolanach. Ona dla kontrastu nie potrafiła zbić tych paru kilogramów, które przybrała nad Soliną w sierpniu. Choć to było bez znaczenia, od 12 lat nic nie czuł, nawet gdyby usiadł mu na kolanach łoś. Nie ważyła tyle, co łoś. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji Audioteki.